Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Temat o DDA, o tym, dlaczego tak trudno z tego wyjść, o tym, że jest to system przekonań i jako system to się samo broni, bo każdy system ma swoje wewnętrzne zabezpieczenia, inaczej nie byłby systemem. Miałam straszną rozmowę z człowiekiem z DDA w potwornej depresji, z człowiekiem, u którego do tego syndromu DDA są bardzo poważne zaburzenia nastroju, czyli depresja na przykład. Ten człowiek jest na absolutnym dnie piekła i on ze mną rozmawia o tym, że on by chciał zakończyć sprawy ze swoimi bliskimi i chciałby z nimi ustalić po prostu, co on ma jeszcze zrobić, zanim się zabije. On nie chce już słuchać o pomocy, on nie chce sobie już pomóc, on nie wierzy, że może. No pytanie tylko, po co w takim razie do mnie pisze, tak? No ale to jest pytanie retoryczne, no bo chyba wszyscy to wiemy. Jeśli ktoś pisze o tym, że chce się zabić, to to jest wołanie o pomoc. Natomiast ja bym chciała prześledzić trochę tę rozmowę, dlatego że mi tutaj bardzo ładnie wychodziła cała ta mechanika, kiedy z nim rozmawiałam. Nie będę jej cytować, albo będę cytować w kawałkach to, co ja napisałam co najwyżej. Po pierwsze, kiedy ten człowiek relacjonuje, co mówią jego bliscy, to ja słyszę na pewno, że oni tego nie mówią. Że to nie są treści, które on powtarza, tylko są to jego interpretacje emocjonalne. I to jest pierwsza niesamowicie ważna rzecz, którą trzeba zrozumieć, kiedy się chce używać psychiki, że tak powiem. Tak, i tak właśnie powiem. Używać psychiki. Psychika ludzka jest bardzo skomplikowanym narzędziem, bardzo trudnym w obsłudze, bardzo awaryjnym w dzisiejszych czasach, chociaż pewnie i w innych też była. I większość z nas potwornie się w używaniu tej psychiki gubi. Jeśli do tego jeszcze dochodzi inteligencja, to to zagubienie jest gorsze, większe, trudniejsze, straszniejsze. Dlatego, że wysoka inteligencja powiększa ilość pomysłów, które można mieć. Powiększa ilość rzeczy, które mogą przyjść do głowy. I jeśli one są jakieś dysfunkcyjne, to wysoka inteligencja no tylko wzmaga tę dysfunkcję, tak? Bo wymyśli właśnie więcej strasznych rzeczy. A mój rozmówca to osoba bardzo inteligentna. Niestety, w tym wypadku, w dzisiejszym przypadku to jest niestety. No i tak, co powinniśmy wiedzieć, kiedy chcemy użytkować psychikę? Otóż powinniśmy umieć oddzielać myśli od emocji. Były już filmy na kanale o tym. A mimo wszystko ja sama dobrze wiem, że dopóki tego nie uchwycisz, to to jest niezrozumiałe. I to, że ja mówię na ten temat do Was, nie sprawi, że to do każdego z Was dotrze. Może jedynie sprawić, że gdzieś tam Wam się kiedyś któreś zdanie przypomni, w momencie, w którym będziecie gotowi. żeby to przyjąć. No albo może się zdarzyć, jasne, że może się zdarzyć, że powiem coś tak, że trafi prosto Wam do Waszego umysłu. Ale prawdopodobieństwo nie jest jakieś szczególnie duże. No więc myśli. Czym są myśli? Myśli to są obrazy, które sobie przypominamy lub wymyślamy. Całe wielkie obrazy, skomplikowane, w których sytuacja jest złożona, w której jest początek, koniec, początek, rozwinięcie i koniec, w której coś z czegoś wynika, coś oznacza, coś na coś wpływa. To są myśli. Natomiast emocje to są te krótkie sygnały od ciała, że coś jest nie tak, że coś nam nie pasuje. A nastroje z kolei to są długo utrzymujące się emocje. Emocje, które nie przepłynęły, nie zostały rozładowane. No i teraz, jak się tego nie odróżnia, to niestety bardzo często myli się te trzy rzeczy. To znaczy nastrój odbiera się jako myśli, dlatego że nastrój wpływa na to, jak myślimy. Dlaczego wpływa? Dlatego, że on jest związany z neuroprzekaźnikami. I zły nastrój utrzymujący się długo powoduje zniekształcenia poznawcze. Czyli mamy zawieszoną w sobie emocję, ona jest tak długo utrzymana, że tworzy nastrój, a my zaczynamy wierzyć w to, że ten nastrój jest po prostu spojrzeniem na świat. Po prostu jest, tak, jest interpretacją świata. I jeśli jesteśmy zanurzeni długo w jakimś nastroju, to ten nastrój zaczyna nam kształtować obraz świata. Czyli nie jedną myśl, która już jest dosyć złożonym konstruktem, a cały system myśli. No i jeśli nie będziemy tego potrafili rozróżniać, to będziemy wierzyli w to, co myślimy, kiedy się źle czujemy. Nie będziemy rozumieli, że to ten nastrój, czyli nasza nierównowaga chemiczna, wpływa na nasze myślenie. No i nawiązując do tego człowieka, on ma nastrój bardzo zły, głęboką, kliniczną depresję. On czuje frustrację, czuje złość, czuje rozdrażnienie, czuje... jest w nastroju anhedonii, jest w nastroju rezygnacyjnym, tak? Czyli czuje różne przykre emocje, nie uwalnia ich i z tego się tworzy nastrój bardzo zły, rezygnacyjny, ciężki, mroczny nastrój, który zaczyna wpływać na myśli, więc podsyła obrazy rozwiązania problemu. I tutaj rozwiązanie problemu jest samobójstwo. Tylko że mózg podsyła takie rozwiązania, bo mózg się porozumiewa symbolami. Podświadomość się porozumiała symbolami. Człowiek potwornie zmęczony, człowiek potwornie rozczarowany, człowiek czujący się bezradnym będzie widział samobójstwo w głowie. To nie znaczy, że on chce umrzeć. To znaczy, że on bardzo, bardzo chce, żeby to się skończyło. i nie widzi wyjścia, nie widzi możliwości rozwiązania swojego problemu. Teraz, gdyby miał nastrój inny, powiedzmy, że zmienia mu się nagle nastrój, no pod wpływem leków to tak nagle się nie zmieni, ale na przykład pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych silnych mógłby, tak? Dlatego na przykład są eksperymenty z leczeniem depresji ketaminą, a nawet MDMA, bo to szybko zmienia nastrój natychmiast. I wówczas ten człowiek na swoją sytuację spojrzałby zupełnie inaczej. Na przykład on by poczuł wtedy siłę, nadzieję i jego myśli byłyby inne. Nie, że on się chce zabić, tylko że on chce spróbować terapii, tak? Takiej, śmakiej, owakiej, tych leków, tamtych leków. On chce zmienić swoje myślenie, bo jest w stanie. On chce się nauczyć czegoś o psychice, bo jest w stanie. Tak, człowiek wykończony depresją czuje, że nie jest w stanie. Człowiek, któremu zmieniono by w mózgu chemię, mógłby nagle poczuć, że w stanie jest. No i jak to się ma do tych skryptów? No tak się ma to do tych skryptów, że jeśli nie umiesz oddzielać emocji od nastrojów i emocji i nastrojów od myśli, to zaczynasz wierzyć w to, że to, co czujesz, jest tym, co myślisz. A to, co czujesz, to są naprawdę bardzo prymitywne impulsy. One nie są myślami, tylko te prymitywne impulsy mają tak silne działanie chemiczne na Twój mózg, że wpływają na to, jak kształtują się Twoje myśli. No i teraz tak. Jeśli całe życie czułeś się źle, bo pochodzisz z nieszczęśliwej, złej rodziny, dysfunkcyjnej, bardzo szybko zachorowałeś na depresję, żyjąc w tej rodzinie dysfunkcyjnej próbowałeś zapewnić sobie przetrwanie psychiczne, czy przetrwanie w ogóle, stosując różne dziwne zachowania. Różne dziwne zachowania, no bo Twoi tak zwani najbliżsi, którzy byli Ci winni opiekę i wychowanie, stanowili dla Ciebie psychologiczne zagrożenie. No i żeby się przed nimi jakkolwiek chronić, musiałeś zachowywać się dziwacznie. No i jeśli musiałeś się zachowywać tak bardzo długo, to wypracowałeś sobie nawyk. To jest kolejne ważne słowo w tym filmie. Nawyk. Nawyk to już jest coś, co robisz automatycznie, czyli chcąc się chronić, wyrobiłeś sobie nawyki zachowywania się dziwnie i reagowania dziwnie. Co więcej, wypracowałeś sobie nawyk tego dziwnego reagowania na te emocje, które się w Tobie pojawiają, gdy ktoś bliski, czy tam wcale nie bliski, coś zrobi, coś powie. Albo gdy zmieni Ci się nagle stan chemiczny mózgu, tak? I po prostu poczujesz jakieś uderzenie, no bo niestety, ale mózg się łatwo rozregulowuje, kiedy jesteś nieszczęśliwy. No i teraz tak, jeśli masz dziwne, złe, nieprzystosowawcze nawyki reagowania, a w efekcie myślenia, to naturalnym jest, że powstają u Ciebie dziwne, dysfunkcyjne, złe, nieprzystosowawcze sposoby interpretowania zachowań innych ludzi. Czyli na przykład, kiedy ktoś mówi, że zachowujesz się okrutnie, to ty słyszysz, że jesteś okropnym człowiekiem. Ten facet, którego dzisiaj tutaj omawiam, trzyma swoją partnerkę na dystans, nie odzywa się do niej, nie odzywa się do niej tygodniami. I ona mu mówi, że ją to rani, że ona za nim tęskni, że on się zachowuje w sposób, który sprawia, że ona się czuje niepotrzebna, niekochana, odrzucona i ona nie jest w stanie tego wytrzymać. A on słyszy, bo tak nawykł, że ona mu mówi, że on jej niszczy życie. Ona mówi, zmień proszę swoje zachowanie, to nie jesteś ty. A on krzyczy, że ona go nie rozumie, nie zna. I każe mu być kimś, kim on nie jest. To jest traktowanie tej partnerki tak, jak on traktował swoją matkę i swojego ojczyma, który go bił. Matkę nadkontrolująco, obojętno zimną, odrzucającą i bardzo agresywnego ojczyma. On nawykł do tego, że jeśli ktoś jest blisko, to ma wobec niego takie same chęci i zamiary, podejście, jak ta nadkontrolująco obojętna matka i ten agresywny, wiecznie niezadowolony ojczym. Jeśli on widzi niezadowolenie u swojej partnerki z jakiegoś swojego zachowania, to zaczyna robić to, co robił, gdy oni byli niezadowoleni, czyli odcina się jeszcze bardziej. Wtedy ona się dobija do niego o kontakt. A jemu się wtedy odpala nawyk myślenia o tym jako o nadkontroli matki. Nadkontroli, z której wynikną pretensje, awantura i odrzucenie na końcu. Potępienie, brak wsparcia, brak pomocy, brak zrozumienia. I idąc przez życie z tym nawykiem, będziesz traktował każdego tak, jak ci podpowiadają emocje. Emocje, które są banalnie prostym mechanizmem, prymitywnym, który mają nawet bardzo prymitywne zwierzęta. I będziesz pozwalał na to, by te emocje kształtowały twoje myśli, czyli coś, co jest ewolucyjnie bardzo wysoko. Czyli coś, co jest tylko ludzkie, no może delfińskie jeszcze ewentualnie. Może delfińskie, może nie. W każdym razie pozwolisz, by twój bardzo skomplikowany, wyszukany system, który tworzy twoje życie wewnętrzne, był sterowany czymś, czym sterowany może być żółw. Nie wolno na to pozwalać, bo to się zawsze skończy tragedią. Nie wolno dawać małpie pistoletu, bo pistolet to jest coś, czego użyć można tylko z głęboką ludzką rozwagą, której małpa nie ma. I dlatego nie wolno też, korzystając z tej analogii, pozwolić na to, by myśli, czyli ludzka rzecz, były obsługiwane przez emocje, czyli gadzi mózg. Jeśli na to pozwalasz, to doprowadzisz swoje życie wewnętrzne do piekła. Jest taka książka, to się nazywa żółta książka. W slangu w mojej branży to się nazywa po prostu, mówi się na to żółta książka, umysł ponad nastrojem. I ta książka uczy o tym, jak oddzielać myśli od emocji, nastrojów, jak to wszystko posegregować i co jest czym. Jeśli nie masz tej wiedzy, jest ogromne prawdopodobieństwo, że zrobisz sobie krzywdę. Sobie i innym. I zobaczcie, ilu ludzi to robi. To nie jest jakaś specjalnie zaburzona, dziwna sprawa. To jest raczej coś, co robi większość. I dlatego wiem, że koniecznie trzeba się tego wszystkiego dowiadywać. Miałam na studiach taką sytuację, kiedy mieliśmy, poznawaliśmy kwestionariusz inteligencji emocjonalnej. Ja miałam bardzo niski wynik. Strasznie niski. No ja przypominam, że jestem osobą autystyczną i nie wiedziałam wówczas w ogóle o tym. Nie miałam pojęcia. I choć robiłam ogromnie dużo, żeby siebie zrozumieć, no to szło mi słabo. Chociażby dlatego, że nie wiedząc, że mam autyzm, nie wiedziałam, jakie mam ograniczenia poznawcze. I nie mogłam ich zmienić. Nie wiedziałam na przykład, że brak mi teorii umysłu. Więc nie mogłam jej nadrobić w sposób intelektualny. Tak? No tyle, co się mogłam nauczyć, to się nauczyłam. No ale to nie była wystarczająco duża kompensacja. Nie była wystarczająco duża właśnie dlatego, że mi brakowało tego podstawowego elementu, czyli wiedzy o tym, że nie mam teorii umysłu. I w momencie, w którym ja się tego dowiedziałam o sobie, to mój rozwój wystrzelił w kosmos. I ja dzisiaj mam na kwestionariuszu inteligencji emocjonalnej znacząco powyżej średniej, powyżej przeciętnej. I to nie dlatego, że ja się nauczyłam tego kwestionariusza na pamięć, bo nie. Podchodzę do kwestionariuszy bardzo szczerze, no bo przecież nie zależy mi na tym, żeby siebie oszukiwać. I co się okazuje? Że kiedy się nauczyłam, jak działa mój mózg, jak działa moja psychika, to umożliwiłam sobie ogromne zmiany. Przede wszystkim, wiecie, to było mniej więcej w tym czasie, kiedy chodziłam na terapię, to dowiedziałam się, że mam autyzm. I tam była taka sytuacja, o niej wielokrotnie mówiłam, że moja psychoterapeutka się mnie zapytała, jak ja się czuję w danej sytuacji. Ja opowiedziałam tę sytuację. I ona mówi, ale pani opowiedziała mi tę sytuację, a nie powiedziała, jak się czuję. No co ja jej opowiadam jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A ona cały czas, pani mi opisuje sytuację, a nie mówi, jak się czuję. I to było dla mnie strasznie trudne. Ja po prostu myślałam, że mi łeb pęknie. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. Próbowałam totalnie zagubiona i cały czas fuck up, fuck up, fuck up. Bo tego też nie wiedziałam, że ja nie odróżniam myśli od emocji i od nastrojów. I to jest pierwsza część tego filmu. A za tydzień będzie dalsza, dlatego że ta rozmowa oczywiście nie była krótka. To jest człowiek, który nie ma za sobą żadnej psychoterapii, ale on uparcie twierdzi, że on nad sobą pracuje. Tak? I porozmawiał ze mną, no ale ogólnie to on nie chce się leczyć, dlatego że on już zrobił wszystko, co umiał, jak twierdzi, i to nie zadziałało. I to jest taka pętla, po której mózg może się poruszać całe życie i nigdy nie wyjść z obłędu. I o tej właśnie pętli usłyszycie za tydzień.